Bóg jest jeden w trzech osobach. To znaczy, że ma jedną naturę, tak jak woda w tych trzech dzbankach, ale jest w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i dla naszego łatwiejszego rozumienia przypisujemy Bogu Ojcu stworzenie. Także człowiek ma w sobie życie Boże. Ale człowiek przez grzech utracił życie Boże, życie nieśmiertelne. I stał się śmiertelny. Przyjął natomiast inne wnętrze. Anioła upadłego, który odszedł od Boga i zawiera w sobie gnój. I oto człowiek po grzechu pierworodnym. Syn Boży przyszedł, aby człowieka znowu doprowadzić do nieba, ale musiał dokonać oczyszczenia człowieka. Człowiek musi się wyrzec grzechu. Jezus umarł na krzyżu i z jego serca wypłynęła krew i woda, jako strumienie wody żywej, oczyszczającej człowieka. Kiedy człowiek wyznaje grzechy, wylewa z siebie truciznę. Ale musi się dokonać oczyszczenie tego naczynia i przez chrzest Syn Boży musi oczyścić człowieka. Duch Święty natomiast wypełnia go podobieństwem do całej Trójcy Świętej.